Proszę Państwa, nikt się nie spodziewał, że kolejny odcinek Turbo Kozaka zostanie nagrany na Stadionie Śląskim. Pięknym, Panie Marcinie, Stadionie Śląskim, dodam, z fantastyczną murawą. Odnoszę wrażenie na jakie jeszcze nigdy w życiu nie grałeś. Nie, fantastyczna murawa, stąd też tak mój dobry wynik w całym Turbo Kozaku i w całej zabawie. Poczekaj, wróć, jeszcze raz. Yy, nie było b... jeszcze tego? Co było? Nie, no, no chciałem, żebyś chwilę pomyślał, że to był faktycznie dobry wynik. Dobra. Zaczniemy jeszcze raz. Wróćmy może. Jak ważne jest dla mnie to stadion dla człowieka stąd ze Śląska. E, moim marzeniem było granie na tym stadionie. Udało mi się je zrealizować. Jedno z marzeń oczywiście. E, teraz ten stadion wygląda przepięknie. Murawa jest taka, że poczułem się, jakbym no minus 20 lat, co najmniej. I dodajmy, że to był Twój drugi występ na stadionie śląskim, bo pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, a pamiętam, bo się przygotowałem, był w meczu z Austrią eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, wygranym tutaj 3 do 2. Tak, wygraliśmy wtedy 3 do 2, wspaniała atmosfera. Co powiem, murawa może nie była tak idealna jak teraz. No ale to wtedy kto innym zarządzał. Wiesz. To nam nie przeszkadzało, tak dobrze graliśmy, wiesz, tak wyszkolona technicznie ekipa dała sobie radę. Tak jak mówię, sentymentalne, cudowne miejsce, ta historia od najmłodszych lat tego stadionu się ciągnie za mną, bo w kręgach na osiedlach to było cały czas wspominanie i rozmawianie właśnie o tym obiekcie. I z tego osiedla, z tego co wiemy, tylko ty zagrałeś. Na Śląskim. Wiesz co, tak, tak, tylko ja. Proszę Państwa, informacje z pierwszej ręki. W każdym razie bawiłeś się dobrze i jeśli tutaj kierownictwo Stadionu Śląskiego pozwoli, to my tu jeszcze kogoś nagramy, ale rozumiem, że ta osoba musi mieć więcej występów w kadrze niż Ty. No wypadałoby przynajmniej, wiesz, żeby był co najmniej tak dobry, choć trudno znaleźć takiego w moim wieku. Tego się obawiam właśnie. <laughs> Musisz poszukać aktualnie, żeby ta śląska piłka trochę w górę poszła, bo, bo tych klubów w Ekstraklasie trochę ubyło, szczególnie bliższych tych temu stadionowi. No właśnie, czyli w zasadzie jesteśmy za tym, żeby ruch Chorzów jak najszybciej awansował do Ekstraklasy i zagrał na tym stadionie, a Tobie życzę tego, żebyś jeszcze kiedyś, choć raz zagrał na tym pięknym stadionie, przy tej fantastycznej, na tej fantastycznej Murawie. Dziękuję, wspaniałe życzenia. Oby znalazły moc spełnienia. Pięknie. Pięknie zakończył Rymem, nie mam więcej nic do powiedzenia. Pozdrawiamy.